Szanowni Państwo, 13 lat temu powiat Pilski umówił się z gminą Piła na przekazywanie 2 milionów złotych na drogi powiatowe znajdujące się w mieście Pile. Milion złotych jest przekazywany na inwestycje, natomiast drugi milion złotych przekazywany jest na remonty. Wynika to z porozumienia zawartego pomiędzy powiatem Pilskim a gminą Piła 31 grudnia 2007 roku. I między innymi z tego miliona złotych, który był przekazywany na remonty, mógł być remontowany most Krzywołustego, znajdujący się w ciągu ulicy 11 listopada. W jakim stanie jest ten most dzisiaj, to widzimy na przedmiotowych zdjęciach. Przez 13 lat był zaniedbywany. Nie było na nim wykonywanych żadnych remontów. Widzimy, w jakim stanie są barierki na tym moście. Są skorodowane, niepomalowane, po prostu most jest zniszczony. Szanowni Państwo, jeżeli gmina Piła, włodarze gminy nie radzą sobie z utrzymaniem tego mostu, to mogą nam ten most przekazać. Z powrotem my przyjmiemy zarówno most, jak i drogi powiatowe znajdujące się w mieście Pile. Wyremontujemy most, wyremontujemy drogi, co pokazaliśmy, chociażby remontując kino Iskra, rewitalizując stadion powiatowy przy ulicy Okrzei, czy budując halę sportową przy ulicy Pola. Jednocześnie podtrzymujemy swoje stanowisko odnośnie przekazywania do 1 miliona złotych rocznie na przedmiotowy most przez 3 lata. Rozważymy przekazanie kwoty 250 tysięcy złotych na dokumentację mostu z puli środków, które przekazujemy corocznie gminie Pilwa.